Cześć wszystkim, witam Was w nowym, bardzo spontanicznym filmie, ponieważ dosłownie przed chwilą dowiedziałam się o nowym projekcie Auchan, który nazywa się Nowe Życie Auchan. Dział z odzieżą używaną w Auchan. Czajcie to? Przecież ja muszę to sprawdzić. Okej, więc przed sekundą dosłownie zadzwonił do mnie Kacper i powiedział: Oliwia, jedź, sprawdzaj, ponieważ Auchan stworzyło dział z odzieżą używaną. Ten dział jest w Warszawie, w dwóch miejscach. Zaraz sprawdzę, gdzie bliżej, co, jak. Więc ja się zbieram dosłownie 10 minut i wychodzimy, ponieważ no nie przewidziałam tego, że dzisiaj będę nagrywać film i odcinek, ale powiem wam, podjarałam się. Musimy to sprawdzić. Jakieś pół godziny później znajduję się już pod Auchan, jestem na ulicy Jubilerskiej. Lećmy, zobaczmy co tam jest. Ja nie obiecuję jakości nagrań świetnej, ponieważ będę sama, będę się stresować. Odłączam tak samo mikrofon, ale na pewno pokażę wam jak najwięcej będę mogła. Nie mogę się doczekać, więc jedźmy, sprawdzajmy to. Jak to wygląda? Proszę bardzo. Aha. I to jest tylko tyle, tak? No dobrze. No to zbyt wielki ten dział nie jest, ale sprawdźmy to. Dobra, sukienki są przeglądnięte i znalazłam chyba dwie. I powiem wam, że no, są tutaj jakieś takie ciekawsze rzeczy, ale jest tego bardzo mało. Znalazłam spodenki. Okazało się, że są z Bershki. Więc to jest chyba najbardziej markowa rzecz, którą tutaj znalazłam. Nie są złe, ale nie potrzebuję ich. Patrzcie, no muszę wam pokazać tą sukienkę. Zaraz ją ubiorę, ale bardzo mi się kojarzy z tym, co mamy teraz w sieciówkach, więc musiałam ją wziąć. Zobaczcie, że jestem w butach, ale nie ściągam ich. Malutkie podsumowanko, wybaczcie, jest bez mikrofonu, także gorzej pewnie mnie słyszycie. Dział był bardzo malutki, było bardzo dużo sukienek, dużo dziecięcych rzeczy. Miałam wrażenie, że praktycznie połowa tych rzeczy była dziecięca. Nie było spodni, także widać, że to jest świeża sprawa, że to jest świeży projekt, ale kurczę, kupiłam jedną sukienkę, przymierzyłam cztery rzeczy, co i tak przeszło moje oczekiwania. Wydawało mi się na początku, jak tam weszłam, szczerze, że nic nie znajdę. Ale ogólnie na razie mam dobre nastawienie przed drugim Auchan, do którego mam pół godziny, no ale czego się nie robi dla was, dla filmu, żeby było po prostu dobrze sprawdzone, także lecimy do drugiego Auchan, zobaczymy, czy tamten dział będzie większy, jakie tam będą ubrania. No i co, ogólnie jestem miło zaskoczona. Ach, po ciężkiej podróży udało się dojechać. Wola Park, jakby coś w Warszawie, także lecę i przy okazji pójdę sobie do Vive Premium, ponieważ tutaj właśnie jest. Może akurat wychodzi coś fajnego, ale najpierw Auchan. Okej, drugie Auchan. Dział jest odrobinę większy, ale pani mi powiedziała, że zostały końcówki, także zabieram się za przeglądanie. Niestety przymierzalnie tam za mną są zamknięte i nie mam jak tego przymierzyć, więc muszę się tutaj zdecydować, co biorę, co nie, a dla was pozostawię to jako niespodziankę aż do przyjazdu do mieszkania. Muszę wam tylko pokazać sukienkę, którą obecnie można by było spotkać w sieciówce. Jest piękna, lejąca, mocno różowa. Nie w moim stylu, dlatego jej nie wezmę, ale ogólnie jest. Okej, szybkie podsumowanko, więc tutaj rzeczywiście ten dział był większy, ale jak pani powiedziała mi, że to są końcówki, to tak na początku byłam taka... przejrzałam połowę, nic nie znalazłam, ale później rzeczywiście znalazłam parę rzeczy, kupiłam jedną. Tak więc jak wrócę do mieszkania, to zrobię już takie totalne podsumowanie. Powiem wam o cenach, czy warto się wybrać i gdzie w ogóle ten dział na razie jest. Okej, jestem już w mieszkaniu i przyszedł czas na podsumowanie całej wyprawy.
Więc rzeczywiście te działy z odzieży używaną są, tak jak widzieliście, no nie są one za duże, także tak jak powiedziałam, widać, że to jest po prostu taki projekt, który sprawdza, czy ma rację bytu. I wydaje mi się, że ma, bo właśnie jak byłam w tym drugim show, no to panie mi powiedziały, że to są już końcówki, więc chyba ludzie z tego korzystają. Zapewne interesują was kwestie cen, więc ceny wahają się od 7 do 35 zł. I ogólnie zauważyłam już taką prawidłowość, że na przykład jak szukałam sukienek, to wszystkie kosztowały 25 zł, więc... Jak na odzież używaną, kurczę, jednak to nie jest mało. Męskie koszule wahały się od 16 do 18 zł w tych granicach. Nie spotkałam żadnych spodni, więc nie wiem jak one cenowo. Tak naprawdę no za 7 zł to ja tam nic nie widziałam. Wydaje mi się, że to są po prostu rzeczy dla małych dzieci. Jeżeli chodzi o ubrania, wyglądają podobnie jak te z lumpeksu, tylko jest dużo, dużo, dużo więcej sukienek. Jest też sporo męskich koszul, t-shirtów praktycznie w ogóle. Bluzki były, dużo rzeczy dziecięcych i w drugim show widziałam krótkie spodenki, raczej damskie, więc wybór był dosyć mały. Także ja wam pokażę, co kupiłam i w jakich cenach. Jeszcze zanim wam pokażę, to wypiszę wam tutaj, gdzie w ogóle to drugie życie show jest dostępne. Właśnie mamy tutaj Warszawę, mamy Katowice, Kraków i to tyle. Rozkręcają się, miejmy nadzieję, że wejdzie to do wszystkich miast. Sukienka, którą kupiłam, prezentuje się tak, tak jak wspomniałam, kosztowała 25 zł. Powiem wam, że naprawdę ona mi się bardzo podoba. Tak jak widzieliście, mam nadzieję, że widzieliście, jak mierzyłam rzeczy z Bershki, te dłuższe sukienki, to byłam średnio przekonana. Tak ta, wydaje mi się, że przez to wycięcie właśnie w dobrym miejscu mi się bardzo podoba. Jej tył wygląda tak. Nie spięłam sobie tyłu. Więc jej tył prezentuje się tak. Jest naprawdę spoko. Jeśli bym się miała czepiać, to mogłabym sobie oddać do krawcowej i troszkę tutaj zwężyć w pasie, ale jest to trochę też plus, że jest ona luźniejsza, bo wiecie, jak się najemy czy coś, to nie będzie tego widać. Pokażę wam tutaj jej detale, mam tutaj takie guziczki. Naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba. Moi drodzy, to już naprawdę ostatni filmy, kiedy widzicie to wszystko z tyłu. Serio, serio. Druga rzecz to po prostu koszula. Bardzo podoba mi się jej kolor, bardzo podoba mi się też jej materiał, bo on nie jest taki do końca koszulowy, tylko mam wrażenie, że wygląda trochę jak len. I jej kolor przede wszystkim jest przepiękny. Szukałam takiej koszuli. Oczywiście będę sobie tutaj dopracowywać, podcinać, żeby była właśnie mniej więcej takiej długości. Jedna z moich ciuchowych zachcianek została spełniona. Naprawdę szukałam takiej koszuli, więc jestem zadowolona. I za nią dałam 18 zł, więc całe moje zakupy wyniosły mnie 43 zł. Niedużo, lecz nie mało, jak na rzeczy używane. Okej, moi drodzy, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Bardzo spontaniczny film, ale takie czasem są fajne, są czasem nawet najfajniejsze. Myślę, że to był ciekawy pomysł, żeby pojechać i sprawdzić po prostu, co to Oszą wymyśliło. Trzymam kciuki, aby ten ich dział się rozwijał i staniał. Bo nie jest najtaniej. Powiem szczerze, zapomniałam tego zrobić, żeby podejść w ogóle na dział taki normalny, ubraniowy w Oszą i sprawdzić tam ceny. Jeżeli się orientujecie, jak oni tam stoją cenowo, to dajcie znać, bo możliwe, że w ogóle te ceny się niewiele różnią. No ale dobra, bardzo wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.